jak mi przykro, że nasz ojciec naszego dziecka musi tak moknąć. O, Stachu, nie mokro ci? Co? Biedny Staszek. Właściwie Antoni. To jest Antoni Wróbel. Kurczę, aż bym go dodała do rodziny, tak mi go szkoda. Myślę, że się w ogóle nie nadaje do tego typu wyzwań, bo mi jest zawsze... Ja jestem monogamistką po prostu. No dobra, 7 jest, myślę, że mogę ją już obudzić. Biedna jest głodna, mam nadzieję, że resztki jeszcze jakieś tutaj mamy, więc kochana, zjedz sobie na śniadanie to, co tam wcześniej przygotowałaś. A nie, 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 ale nie bułeczki czy tam muffinki, nie, nie, nie. Ja wiem, że ty masz swoje potrzeby jako kobieta w ciąży, ale jednak zdrowo się odżywiajmy, a przynajmniej odrobinę zdrowiej niż od razu słodyczami. Tak, zjemy sobie śniadanie, to pierwsza rzecz, jaką zrobimy, a druga rzecz, jaką zrobimy, to wydamy naszą pierwszą książkę, ponieważ pomyślałam, że Zośka będzie pisać opowiadania dla dzieci, czy tam książeczki dla dzieci, więc wydamy sobie własnym sumptem tutaj niebieskiego bucika. Wiecie, zawsze to jakieś pieniążki, zawsze to jakieś tantiemki tutaj do nas przyjdą, więc fajnie. Tak, a potem będziesz... Oj, bo ty niezdarna jesteś, a ja ciągle zapominam, że jesteś niezdarna i mnie zaskakujesz tą swoją niezdarnością. Dobrze, kochana, to weź jeszcze sobie szybki prysznic. Czy możesz pośpiewać pod prysznicem? Jakoś nie możesz, nie wiem dlaczego. I chciałabym, bardzo bym chciała, żebyś może... Znaczy tak, najpierw zajmiemy się ogródkiem, na tyle, na ile możemy. Sprzedamy pąki bonsai, popodlewamy. O! Zbierz cały plon czekogody. Tu chyba nic nie musimy zrobić, przynajmniej na razie. Dobrze by to było ponawozić, ale może zrobimy to później. No bo chciałabym już zacząć poznawać nowych tatusiów. Wprowadziłam tatusiów magicznych i tak sobie pomyślałam, że zrobimy mały konkurs. Ponieważ z magicznych simów, których nasza Zośka już poznała, mamy Morgana. No ale tutaj pojawiły się głosy, że nie, że z Morgana są niefajne dzieci, no więc nami lami dała mi dwóch swoich simów i ja się teraz nie mogę zdecydować, bo z kolei ja Morgana lubię, więc będzie konkurs między trzema simami. I teraz zastanawiam się, jak to zrobić, czy dać wam wybór, który z simów ma zostać potencjalnym tatusiem, czy zrobić po prostu losowanie, to znaczy spróbować z każdym i zobaczymy, któremu się uda, czy z kolei może na przykład po prostu rzucić kostką, albo niech oni się biją, bo to w sumie czarodzieje, więc mogliby zrobić sobie zawody i który wygra, ten zostanie tatusiem, nie wiem. Dajcie mi znać, co sądzicie. Dzisiaj sobie poznamy tych trzech panów. Właściwie dwóch panów, no bo jednego to już znamy. Tak, mamy książeczkę już tutaj wydaną. Widzę, że ptaszki chyba nam coś przyniosły, więc albo chcą dostać jakiś prezent. Chodź, porozmawiaj jeszcze z ptaszkami. Możesz im coś dać. Ale w sumie chyba nie mamy niczego takiego sensownego, więc no dobra, damy im, jak będziemy coś mieli. Ojejku, no bo jest straszna pogoda. I tak się właśnie zastanawiam, czy ściągnąć ich tutaj, ale chyba nie, bo ta pogoda nie sprzyja. Także może sobie po prostu skoczymy do... nie do Krainy Magii, tylko do tego miasta w Krainie Magii, którego nazwy zapomniałam. Ale wiecie, o co chodzi. Dobrze. Co? Nie? Nie ma z kim pogadać? Dobra, to jedziemy, bo tutaj nam się pogoda nie podoba, pada, jest brzydko, pioruny walą, grzmoty nas straszą, więc o, właśnie to się Glimmerbrook nazywa. Skoczymy sobie do Glimmerbrook, no eliksiry i napary, no może, może coś nam dłości nam się uda zdobyć. Zobaczymy, kto tam będzie. Może ci simowie nas odwiedzą. Jak nie, to spokojnie, ja ich tam ściągnę. Okej. Okay. Tak, tutaj już też jest jeden z magicznych simów, ale to nie jest ten, który nas interesuje. Poczekamy tutaj, bo może akurat ktoś przyjdzie. Zamówimy sobie drinka. Zaraz zobaczymy, jakiego. No, oczywiście nie alkoholowego, ale coś sobie zamówimy. Sok z lodem, albo może...
No dobra, chyba nie dają tutaj na przykład herbaty, bo chciałam herbatę, ale nie widzę, żeby dawali herbatę. Wody to może też niekoniecznie. Weźmiemy sobie sok z lodem. Chodź, kochana, zamów. A, i w ogóle to trochę ją poprzebierałam, dałam jej nowe stroje. Zaraz może wejdę do kasa i wam je pokażę, bo zrobiłam zakupy. Więc czekajcie. Zaczniemy może od strojów na co dzień, czyli to jest ten pierwszy, który już znacie. To jest drugi, który też już znacie. Ale mamy jeszcze trzeci. Kupiłam jej, tak. Byłam na zakupach i kupiłam jej taką koszulę i spodenki. Myślę, że całkiem fajnie się też komponują z tym kapeluszem. Na imprezę też ma nowy strój, taki trochę bardziej elegancki, to znaczy w sensie nie na imprezę, tylko jako strój oficjalny. Coś takiego bardziej eleganckiego. Do ćwiczeń też ma drugi strój, ale nic specjalnego, nadal takie, wiecie, z gry. Jeszcze nie udało mi się znaleźć nic ciekawego, ale jak coś znajdę, to zobaczycie. Do snu jej zmieniłam na coś takiego, bo mi się to bardziej podoba. Też to są stroje z gry, ale jakoś tak wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Tak bardzo, wiecie, cieplutko, wygodnie i miło. Takie to mięciutkie się wydaje. Taki strój na właśnie na imprezę. Świetne są te buty, jestem nimi zachwycona. Taki strój do pływania udało mi się znaleźć. Wydaje mi się, że jest przeuroczy. I strój na ciepłą pogodę też jej zmieniłam na nieco inny. I strój na zimną pogodę ma jeszcze dwa, czyli ten, który znacie, w którym już ją widzieliście. Taki drugi w pomarańczach i zieleniach. I trzeci to właśnie ten, w który się ubrała. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych ciuszkach. No to co, zamów sobie ten soczek. Czy tutaj też jest taka brzydka pogoda? Nie, tu jest całkiem przyjemnie, ale widzę, że nikt się na razie nie kwapi, żeby tu przyjść. Nie jesteś głodna, prawda, kochanie? No, przygotowuje pan dla nas topićko, czy tak niekoniecznie? Tutaj jakaś panna przyszła. A, no i są też nasi panowie. Patrzcie, tutaj obaj przyszli. Dobra, przywitamy się z jednym i drugim. Przyjazne powitanie, pan numer jeden. Może sobie najpierw tutaj na tego popatrzymy. Tak, Simowi od nami. I przywitamy się też tutaj z drugim. I może zaprośmy, słuchajcie, jeszcze pana Morgana. To będziecie mogli się przyjrzeć wszystkim trzem. No i zobaczymy, który najbardziej Wam się spodoba. I dajcie mi znać, czy chcecie sami wybrać, czy mam na przykład zrobić losowanie, żeby była niespodzianka, czy mają się bić między sobą. Zapytaj go, jak minął dzień. Porozmawiaj o pochmurnej pogodzie. Spędzimy razem troszeczkę czasu. Możecie podyskutować o kawie. I w sumie to może właśnie o lepszych niemowlętach, porozmawiaj o dzieciach, zobaczymy, może któryś z nich jakby lepiej pasuje na tatusia, wiecie, ma jakieś lepsze cechy, więc może poznajmy ich, może po tym zdecydujemy, bo ja w sumie nie zwracałam uwagi, jakie oni mają cechy, więc może na tej podstawie powinniśmy podjąć decyzję. Chodźcie, poznamy ich wszystkich. Po kolei, nie plotkuj, tylko poznaj, szukam. No bo w sumie, no zobaczcie, no Morgan tak bardzo się tutaj kręci koło niej, więc sama nie wiem. Rozmawiaj, kochana, a potem biegnij do toalety, bo tu zaraz będzie taki jakiś mniejszy lub większy disaster, więc musimy o ciebie trochę bardziej zadbać, moja droga. Jak wrócimy do domu, to skoczymy jeszcze przekazać te czekogody, bo chyba mamy związane z nimi zadanie, więc sobie tutaj skorzystamy z tego, że udało nam się je zebrać. Zbierz jagody z przydomowego krzewu. A, bo myślałam, że czekogody mi się tu zaliczą, ale nie. No ale dobrze, to możemy czekogody przekazać. Dobrze, kochana, skorzystaj, tak jak powiedziałam. No i co, no? No, Morgan sobie idzie.
Morganowi się chyba znudziła ta rozmowa między nami, ale tutaj jeszcze sobie pogadamy z chłopakami. Właśnie spróbujemy jeszcze czegoś się o nich dowiedzieć. Szukam. Zapytaj go może o hobby, o... To taki temat w miarę ciekawy. Tutaj ten pan przyszedł sobie ogrzać się. Zapytaj go może o gust muzyczny. Słuchajcie, spróbujemy się dowiedzieć po prostu czegoś o nich i może na tej podstawie podejmiemy ostatecznie jakieś decyzje. Nie wiem. Nie wiem, muszę się zastanowić. Tutaj oni sobie... O, Aldo nie lubi gotowania. No dobra, ale w sumie za męża go nie chcemy, więc właściwie nie żeby to miało jakieś... Podziel się wielkimi wieściami. Może jeżeli lubi dzieci, to nam to wyskoczy. Ja wiem, że Enamity wiesz, jakie oni mają cechy, ale ja nie, bo nie zwróciłam jakoś specjalnie na to uwagi, więc może to i lepiej, bo będzie ciekawiej. Tutaj ten widzę przysiadł sobie z tą laseczką. Kurczę, nie wiem, może ją podrywa, więc może, wiecie, niekoniecznie jest właściwym kandydatem. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. No dobrze, jeszcze sobie tutaj spróbujemy go trochę lepiej poznać. O, możesz z nim o zainteresowaniach porozmawiać. Zobaczymy, co już wiemy. Ten jest głupkiem. Okej, fajna cecha. Morgan jest towarzyski, a Aldo jest adeptem recyklingu. No dobrze, no to są przynajmniej... Znaczy, to są cechy, na podstawie których jeszcze nie potrafię podjąć decyzji, ale możemy się czegoś więcej o nich dowiedzieć. Cóż to za panna? Postanowiła sobie z nami pogadać. Okej, jakby przywitaj się z nią. Dobrze jest mieć przyjaciółki. Czy panowie już sobie poszli? Zostawili nas tutaj? Co? Nie, są. I Morgan wrócił. To może jeszcze się czegoś spróbujemy... A właściwie podziel się z Morganem wielkimi wieściami, bo on jeszcze chyba nie wie. Znaczy, jeżeli nie wie, to jest ślepy, ale okej. Co tam, Ian, chcesz od nas? Później, kochany. Teraz nie mamy dla ciebie czasu. No nic, porozmawiam z nimi o zainteresowaniach, bo nie mam opcji poznaj, a nie mam też czasu jej szukać, bo to można spędzić na tym pół godziny albo i dłużej. Widzę, że robisz się głodna, więc może zamówimy sobie jedzenie? Może misę oliwek sobie zamówimy. Może cię nie zemdli po oliwkach, chociaż nie mam pewności co do tego. Różnie może być. Co, dostanę coś do jedzenia? Halo? Bo picia nie dostałam, ale może chociaż coś do jedzenia dostanę. O, zjedz sobie misę oliwek, dokładnie. Tylko bez miski. Bez miski. Ci wszyscy są tutaj bardziej zainteresowani telewizją niż tobą. Zapytaj go może o zawód, chociaż on chyba jest niepracujący. Chyba, że Gera go gdzieś zatrudniła, ale wątpię. Chyba nie. Chyba jeszcze by nie zdążyła tego zrobić. Nawet gdyby mogła, bo zdaje się, że granych simów ona nie rusza. Pogadaj o jedzeniu. O, a nie, a jednak, okej. Okay. Pracujesz jako fotograf mody. Wow, no to jest ciekawe, powiem ci, kolego. Naprawdę. No dobrze. Pochwal go. Pochwal go, że ma bardzo fajny zawód. Trzeba to przyznać, że fajny zawód. Taki bardzo, jak to się mówi, kreatywny. Dobra, reszta sobie gdzieś poszła, więc chyba wracamy do domu. Dosyć tego poznawania. Mamy osiągnięty drugi poziom charyzmy. Zjedzone oliwki, czujemy się świetnie. Zobaczymy, może któryś z panów do nas zadzwoni, postanowi nas odwiedzić albo coś. Dajcie mi znać, który z nich wam się najbardziej podoba. Którego obstawiacie na tatusia. Ewentualnie, którą opcję wybieracie, żebym... wybrała, znaczy żebym zdecydowała, który z nich ma być tatusiem. Nie, ta pogoda jest straszna, naprawdę straszna. Dobra. Boże, ja tu w ogóle nie powinnam cię zmuszać do robienia takich rzeczy, bo przecież... Chodź tu, biegnij do tego strażnika stworzeń i podziel się wielkimi wieściami i co? Wymień się jagodami, tak? Wymień na czekogodę, wymień na malinę, wymień na czekogodę. Wymień dwie jagody na czekogodę? Nie. Nie, jak to się robi? Co mam? Jak ja mam to zrobić? Dostarcz czekogody dostarcz trzy czekogody strażnikowi stworzeń. Krzewy czekogody czasem są dostępne w sprzedaży. Ale jak? Czy to jest zaproponuj tradycyjny podarek? Czy sprzedaj zebrane rośliny? Czy po prostu wręcz prezent? Ja nie wiem, której opcji mam użyć. Spróbujemy tego, ale nie wiem, czy to zadziała. No, czekogoda. Zaraz zobaczymy. Totalnie po prostu nie wiem, co powinnam zrobić. No okej. Okay. O Jezu, ale pada, jest okropnie.
A ja tu przyszłam przynieść ci czekogody. Gdzie ty jesteś? Dobra, tu mi kamera skacze, bo... Hej, halo. Będę na nich patrzeć w ten sposób. No i co, jak ci... Nie mogę kamery ustawić. No tak, jestem w ciąży i pada i jestem nieszczęśliwa i wystraszona i... Ale przyniosłam ci czekogodę. Ja nie wiem, czy to mi się zaliczy, jak ci tak dam tą czekogodę, bo... Bo to jest dziwne. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Ojej! Narzekaj na burzę z piorunami. Nie, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem. Wymień się jagodami. Wymień na malinę, wymień na jagodę. No nie! Straciłam wszystkie czekogody i właściwie nie wiem. Nie musimy siku. Zdążysz? Nie, nie zdążysz. O nie! Wiecie co? Kupiłam jej tutaj zestaw do dziergania, bo tak pomyślałam, że. Fajnie by było udziergać jakieś ubranka dla maluszka, chociaż no, ona nie ma jeszcze umiejętności za bardzo, ale mimo wszystko coś udziergamy. Dziergaj ubrania, może udziergajmy sobie jakąś czapkę. Aha, nie, nie mamy, bo musimy kupić wełnę. O nie, musimy zamówić wełnę. No dobrze, to zamówimy. Na razie zjedz sobie resztki, a potem pójdziemy na zakupy. Babeczka. Jednak babeczka. No dobrze. Muszę uważać jednak na to, co ty tam bierzesz do jedzenia. Nie chcemy, żebyś była, chociaż w sumie. Co ja tak strasznie dbam o linię tych Simów? Bez przesady. O, coś nam tu spadło w trakcie burzy. No do czegoś się przynajmniej te burze przydają. Przejmij na własność, sprzedamy. Będzie kasiorka. Coś tu może jeszcze spadło? O, możemy jeszcze szukać żab i bawić się w wodzie. Może byśmy sobie nawet zarobili ten staw. Zobaczymy. I króliczek! Chodź, pogadaj z króliczkiem. No widzisz? Mówiłam, żebyś nie jadła babeczek. Się człowiek tym nie najada. Sim też nie. Już zaraz będziesz głodna i będziesz chciała jeść jeszcze jedną. Dobra, kochana, zaraz tutaj otworzą, więc proszę bardzo, podejdź. Podejdź tutaj. Pójdziemy sobie na zakupy. Ale tu się dużo ludzi kręci. I w ogóle wiecie, co fajnie się mieszka w tej części Hanford. Bardzo mi się podoba mieszkanie właśnie tutaj. Chyba będę tego nadużywać w moich seriach. Zdecydowanie. No i co? Otwieracie? Otwieracie. O, cudownie. Wspaniale. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie Janie, panie Trzewiku. Podziel się wielkimi wieściami. Możesz się tutaj potargować, bo nas za bardzo nie stać na kupowanie w cenach pierwotnych. Jeszcze nas nie stać, ale chodź tutaj. A wiesz co, żeby nam się lepiej kupowało, żeby się tak bardzo nie przejmować, to sprzedamy tutaj ten kamyk. Chociaż właściwie może moglibyśmy sprzedawać jej też? Nie, chyba jej się nie podoba pomysł jednak przecenienia produktów. No dobrze, kupmy przedmioty w sklepie spożywczym. Mam nadzieję, chociaż tutaj chyba wełny nie będzie miała, ale no dobra. Co kupimy? Wiecie co? No tak, będziemy mieć dziecko, to kupmy mleko, kupmy mięso, kupmy cytrynę. Ale droga, o mój Boże, ale droga cytryna. Wow, ale ty tu masz ceny, dziewczyno. Ale wiecie co? Jagodę sobie posadzimy, więc kupimy jagodę, kupimy jajko. Kurczę, chyba trzeba kupić jakieś kury, co? Bo my tutaj po prostu. To jest za drogo. Tu jest za drogo. Okej, zrobiliśmy małe zakupy, zaraz je zaniesiemy do domu. A jeszcze sobie zobaczymy, czy tutaj coś uda nam się kupić. Dzień dobry, pani Zadecka. Wełnę potrzebuję. Ma pani wełnę? Ma pani wełnę, cudownie. No to kupimy beżową, kupimy białą. Ma pani jakąś kolorową jeszcze? Chyba nie bardzo. Tylko taką ma pani wełnę? O nie! Myślałam, że może ma pani jakąś inną wełnę. Jakąś kolorową bardziej może by pani miała. No dobra, okej, to na razie nam wystarczy. Wrócimy sobie do domu i tak pomyślałam, że może jeszcze zobaczymy, co jest na Plopsi, co? Przeglądaj Plopsi. Bo może bym ubranko dla dziecka kupiła, bo raczej nie zdążymy przed porodem sobie zrobić. No niestety, nikt nie proponuje żadnego ubranka, więc wracamy sobie do domu i zaraz będziemy ogarniać żyćko. Tak, kochana, ty sobie tutaj usiądź i dziergaj. Może dla zwierząt. Może kupimy kury,
to dla kury sobie coś udziergamy, czy tam dla koguta. I mamy zdobytą umiejętność dziergania. Wiecie co, no to może w takim razie, tak, znowu jesteś głodna i znowu chce ci się siusiu. Dziergaj sobie, dziergaj, potem sobie skorzystaj. Najpierw sobie skorzystaj, potem wrócimy tutaj do siania. No i może kupmy sobie te kurki, co? To zawsze będą jajka. Tak sobie myślę, że jajka dobrze mieć. Kupimy kurczaka, białą kurę kupimy. Nie, brązową kurę. Ja lubię te klasyczne kury, takie wiecie. Takie, które są zawsze. No i kurczę, koguta, może czarnego koguta. I na razie to wystarczy. Może nam zniesie jajko z możliwością wyklucia, to będziemy mieć kolejną kurę albo koguta, ale na razie wystarczy nam to, co mamy. I teraz nie wiem, czy jej przerwać to dzierganie, czy jej pozwolić iść do kibla, czy niech skończy. Niech idzie. Czy już te kurki nam się tutaj pojawiły? Tak, pojawiły się nam kurki, dobrze. Kochana, to rozrzuć im tutaj karmę, niech mają karmę. Porozmawiamy sobie tutaj od razu z nimi troszeczkę, żeby się z nimi... Gdzie ty poszłaś? Schowałaś się. O, a ja chciałam sobie z tobą pogadać. No dobrze, to pogadamy tylko z kogutkiem. Damy się zaatakować pszczołom i czekamy na rozwiązanie. To już wkrótce. A nie, jeszcze trochę. Ojoj, biedny tatuś naszego Bobo, biedny tatuś. Dobrze, moi kochani, myślałam, że będziemy mieć rozwiązanie w tym odcinku, ale wiecie co, ja nie będę tutaj na siłę grała i czekała na to, bo jeszcze chwila, więc poczekam sobie na rozwiązanie do przyszłego odcinka. Dajcie mi znać, w jaki sposób chcecie, żebym wybrała kolejnego tatusia. To w przyszłym odcinku dokonamy wyboru w postaci losowania, albo dokonamy wyboru w postaci walki między nimi. Albo dopiero w międzyczasie ja zrobię dla Was losowanie na Instagramie. Dajcie koniecznie znać, która wersja odpowiada Wam najbardziej, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!